Cześć, witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje kobiecym okiem. Dzisiaj o tym, czy wspólna waluta BRICS wspierana złotem będzie szokiem dla globalnego systemu pieniądza fiducjarnego. Jedziemy! Jak już wiecie, bo stało się o tym głośno ostatnimi czasy, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, czyli koalicja krajów pod pseudonimem BRICS, ma wprowadzić nową walutę opartą na złocie. Oficjalne oświadczenie w tej sprawie ma zostać ogłoszone na sierpniowym szczycie bloku krajów BRICS w Johannesburgu w RPA. Informacja jest na tyle nośna, że wraz z rosnącą inicjatywą coraz więcej krajów ustawia się w kolejce do przyłączenia do wspólnoty BRICS-u. William Middlecop, były dziennikarz, napisał na Twitterze, że 41 krajów już złożyło wnioski o członkostwo w BRICS. No i co takiego wywołało ten ogromny szum wokół krajów BRICS-a? Między innymi to, że ogłosiły one w kwietniu, że planują wprowadzić nową walutę w celu pobudzenia handlu wewnątrz wspólnoty krajów BRICS, a także, że chcą wyeliminować wyższe koszty wymiany dolara w transakcjach międzynarodowych poprzez wprowadzenie swojej wspólnej waluty. Zdania są mocno podzielone co do tego, czy taka wspólna waluta nie zaszkodzi dominacji dolara. Jest mało prawdopodobne, aby zastąpiła walutę Stanów Zjednoczonych i istniałaby jedynie jako dodatek do ustalonego globalnego systemu monetarnego opartego na dolarach. Taką informację można znaleźć w raporcie oficjalnego Forum Instytucji Monetarnych i Finansowych. Cytuję, będzie to inicjatywa regionalna podobna do euro. Dlaczego taka wspólna waluta BRICS może być szokiem dla globalnego systemu pieniądza fiducjarnego? Otóż swoje zdanie w tym temacie ma ekonomista Thorsten Polleit, który w serii tweetów wyraził je dość jasno. Nowa międzynarodowa jednostka transakcyjna poparta złotem brzmi jak dobry pieniądz i może być przede wszystkim poważnym wyzwaniem dla hegemonii dolara amerykańskiego, powiedział. Dodał jednak, że diabeł tkwi w szczegółach. Aby nowa waluta była dobra jak złoto i naprawdę solidna, musi być wymienialna na złoto na żądanie. Ale czy to jest to, co kraje BRICS mają na myśli, tego nie wie nikt. Ekonomista zauważył również, że użycie złota jako jednostki rozliczeniowej zmieniłoby zasady gry i doprowadziłoby do gwałtownej dewaluacji wielu walut fiducjarnych, w tym walut fiducjarnych BRICS. Powiedział, że może to spowodować eksplozję cen towarów wycenianych w walutach fiducjarnych i wywołać szok w światowym systemie pieniądza fiducjarnego. Inną opcją przed BRICS może być utworzenie nowego banku handlu zagranicznego, który pozyska kapitał w postaci złota dostarczanego przez kraje BRICS. W zamian za te zapasy złota nowy bank mógłby, powiedzmy, udzielać kredytów finansowych eksporterom i emitować nową walutę lub eksport BRICS będzie sprzedawany za nową walutę albo i za złoto. Jak widzicie, mocno cała sytuacja jest oparta na domysłach i myślę, że dopóki to spotkanie BRICS-u w sierpniu nie dojdzie do skutku, nadal każdy będzie dopowiadał sobie swoje prawdopodobne wersje wydarzeń. Sama jestem bardzo ciekawa, jak po tym spotkaniu sierpniowym zachowa się cena złota, czy będzie jakieś poruszenie, czy dowiemy się o jakichś konkretach wspólnej waluty BRICS, daty wprowadzenia, sposobów działania takiej waluty, zasad funkcjonowania tego mikroekosystemu międzynarodowo-gospodarczego między krajami tej wspólnoty. To jest bardzo ciekawe, jakie konsekwencje przyniesie to sierpniowe spotkanie krajów wspólnoty BRICS, jakie następstwa ekonomiczne pojawią się na arenie międzynarodowej w związku z tą inicjatywą. I jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Daj proszę znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, co Wy, którzy również obserwujecie różne media, różnych twórców, myślicie na ten temat i jakie wnioski wyciągacie sami. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.